Siemaneczko, jak widzicie, jestem jeszcze, żyję. Troszeczkę się już ciemniło. Jak widać, już się troszeczkę ściemnia. Od rana do wieczora korzystałem z ładnej pogody. Niestety nie dałem rady jeździć, więc pracowałem. Postaram się szybko ten temat wyczerpać. Co nie zapomnę lub nie dopowiem, ewentualnie jakieś wasze sposoby możecie przekazywać w sekcji komentarzy. Najczęstsza zmora wśród świeżutkich właścicieli pitbajków, którzy się za bardzo na mechanice nie znają. Czasami mają problemy naprawdę z prostymi, czasami nawet rzeczami. Oczywiście podkreślam, nie ma czegoś takiego, no nie można się do takich ludzi za bardzo doczepiać. Na grupie na Facebooku, na którą was zapraszam, link na dole w opisie pod filmem. Jeśli jesteś posiadaczem pitbajka lub chciałbyś się cokolwiek dowiedzieć o pitach, zapraszam na grupę. Jeśli ktoś ma problemy z pitem, czasami naprawdę błahe, nie warto się z takich osób śmiać. Ze względu takiego, że no nie każdy jest mechanikiem, nie każdy się na wszystkim zna. I dla ciebie oczywisty problem, bardzo błahy, może dla kogoś być problemem takim bardziej, że no nie będzie wiedział, o co chodzi, jak sobie z tym poradzić i co to się z jego pitbajkiem dzieje. Ja do tego właśnie podchodzę, że staram się naprawdę każdemu pomóc, chociaż no nie zawsze się to udaje. Przez internet czasami naprawdę jest ciężko pomóc, odpowiedzieć, zdiagnozować. Przez internet nie w każdej kwestii da się pomóc, o tak wam powiem. Ja oczywiście się staram, no. Jedni to dostrzegą, inni nie. Mam nadzieję, że jesteście wyrozumiali co do mnie i nie jesteście na mnie źli, że tak słabo jest z tymi odcinkami. Chciałbym nagrywać dla was codziennie, ale wierzcie mi, no ja po pracy mam pracę i są rzeczy ważne i ważniejsze, a na końcu jest YouTube. Na końcu dopiero mogę wam czas poświęcić. Może się to w przyszłości zmieni, ale to wszystko zależy od was. Przechodzimy do sedna, bo już troszeczkę za długo tego gadania. Najczęstszy problem, a zarazem taki prosty, można powiedzieć, po odkręceniu kranika nagle zaczyna wam się lać paliwo. I to ostro się zaczyna wam lać paliwo. Z tego wężyka na samym dole leje się wam paliwo pod pitbajkiem i jest jedna duża plama. I leje się i dopóki nie zamkniecie kranika, będzie się lać, jak już omawiamy te kwestie. Mianowicie, ta pozycja u samej góry, jak przekręcicie kranik w tą pozycję, macie rezerwę, szczałeczka wam pokazuje, nie? Tak, macie rezerwę. O 90 stopni macie zamknięte paliwo, jak dacie kranik w ten, a jak dacie kranik w dół, to macie otwarty normalnie. Jakie mogą być objawy, przez co może powodować to, że leje wam się paliwo przez ten wężyk? Tu przeważnie jeszcze idzie drugi wężyk tutaj od boku, może być puszczony, ale to przeważnie będzie się paliwo wam lało z tego tutaj na samym dole. Co może być przyczyną... Ojej, ile razy ja to będę nagrywał? Co chwilę to ktoś mi przeszkadza, czy coś. Postaram się na szybkości wam wyjaśnić, jak to ustrojstwo działa. Jakby co, do tego wszystkiego podchodźcie z dystansem, ponieważ nie jestem jakiś tam profesjonalnym mechanikiem czy coś w tym stylu. Ja to wszystko pojmuję na chłopski rozum i jestem samoukiem. Jak najprościej wyjaśnić, jak to działa. To, te czarne, to są pływaki. Po prostu jest to plastik, pusty w środku. On ma za zadanie, że jak wam się tutaj paliwo naleje do gaźnika, do środka, taki czpień, on ustala poziom paliwa. Po prostu jak będzie paliwa za dużo w gaźniku, w środku, przez tą dziureczkę się wam przeleje paliwo i wyleci wam tutaj dołem, tędy. Widzicie? Tędy i przez wężyk i wylewa się wam pod motorem. I właśnie te pływaki są sprzężone. O, wyciągniemy ten bolec. Naprawdę nie ma co się bać. To wszystko jest mało skomplikowane. To
te gaźniki. Przynajmniej w pitbajkach. On chodzi góra, dół i po prostu im więcej paliwa, tym bardziej się przymyka wam tym zaworkiem. O, zobaczcie se. Ten zaworek, ten taki jakby stożek, przymyka wam tam w środku tą dziureczkę. I ważne jest to, żeby pomiędzy ten zaworek, a jak macie tą dziureczkę, nie podeszedł za żaden syf. Po prostu wystarczy naprawdę nieduża drobinka jakiegoś czegoś, jakiegoś brudu i po prostu jak będziecie mieć pecha, zaworek się nie domknie i przez to będzie wam cały czas świeże paliwo dolewać, wpływać do gaźnika. Nadmiar paliwa, który jest w gaźniku, będzie wam przez tą rureczkę uciekać na zewnątrz. A po to jest to, tylko wyłącznie po to, żeby paliwo z gaźnika nie wlało się wam do silnika. Po prostu, bo byście zalali tak motor, że naprawdę nawet na potem dobrym gaźniku i to wszystko byłoby wam naprawdę ciężko zapalić. Dlatego musieli pójść na taki kompromis, żeby to paliwo się wylało na zewnątrz, a nie do silnika. Bo mogłoby dojść też do nieszczęścia, by się wam dużo paliwa uzbierało w wydechu i nagle by się to wszystko zapaliło. Mogłoby dojść do nieszczęścia. No i dlatego też jest bardzo istotne, byście do baku, jak lejecie paliwo, lali przez jakieś sitko. Kupić sobie najlepiej jakieś lejki. O, tu na przykład jakiś lejek z sitkiem, jak u mnie. Mam lejek z sitkiem, coś w tym stylu, albo co niektórzy też montują na drodze między kranikiem a gaźnikiem, na tym jak jest połączenie, połączone to jest wszystko wężykiem, gdzieś tak w połowie rozcinają i montują tam tak zwany filtr paliwa, który wam wyłapuje też te nieczystości i one nie wpływają do gaźnika. No nie ukrywam też, że te syfy, co wpływają wam do gaźnika, mogą wam poprzytykać te dysze, co są na przykład tutaj dysza główna, dysza wolnych obrotów i tutaj na przykład dysza jest w środku, dysza ssania, w tej dziureczce jest dysza ssania i to naprawdę są malutkie dziureczki, no i każdy jedna drobinka syfu potrafi wam to zatkać, a potem są, no nie ukrywam, silnik nie pracuje prawidłowo. Pierwszą opcją, przez co może się lać wam paliwo przez ten wężyk, jak wam pokazałem, może wam jakiś podejść syf pod zaworek. Jak radzić sobie w takim wypadku? W takim wypadku najlepiej jest zamknąć kranik i odpalić pitbajka. Jak niektórzy by teraz powiedzą, jak tak, no jak jest syf w gaźniku, to najlepiej przecież jest rozebrać i wyczyścić. Naprawdę jest to ciężko ocenić, nie rozbierając gaźnika, co było przyczyną tego, że wam się leje przez ten wężyk od nadmiaru. Ja zawsze właśnie podchodzę do tego, że zanim ściągnę, rozbiorę gaźnik i będę go czyścił, próbuję, sprawdzam, bo czasami to pomaga i zaoszczędza nam sporo czasu. A także takie cyrki czasami mogą się zdarzyć w lesie. A co wtedy? Co, w lesie będziemy rozbierać gaźnik i czyścić nie wiadomo czym, bez kompresora, bez sprężonego jakiegoś powietrza. Dlatego polecam wam przetestować ten sposób. Uwaga, jak mówiłem, zakręcamy kranik. Odpalamy naszego pitbajka, możemy się nim przejechać albo zostawić, żeby on chwilę pochodził. Po prostu jak zacznie już mu brakować paliwa, wypali paliwo z komory pływakowej, to zacznie on nam tak jakby przymulać albo brakować mu mocy. Będziecie słyszeć, że z motorkiem jest, zaczyna mu brakować paliwa, jest, coś jest nie tak. Wtedy otwieramy kranik na rezerwę albo normalnie,
Otwieramy kranik. No i tyle. I czekamy i sprawdzamy. Sprawdzamy, czy będzie się nam dalej lało. Jak się będzie dalej lało, powtarzamy tę czynność jeszcze ze dwa razy. Jak to nie pomoże, to niestety trzeba rozbierać gaźnik i go przeczyścić, bo może być naprawdę jakiś grubszy syfek tam wpaść lub jest inny problem. Drugi problem. Ta sama objawy. Leje nam się z wężyka od nadmiaru. Co może się dziać? Druga opcja. Drugą opcją w ten sam sposób, na przykład po jakiejś wywrotce, jak się wywalicie, albo długo motor stał nieodpalany, może być coś takiego, że po prostu pływak po prostu się zatrze, zawiesi. Jest to możliwe, czasami są takie zadziorki albo coś. Jest to możliwe, bo, że się wam pływak może zatrzeć, zawiesić na otwartym, po prostu, że jest cały czas otwarty. Jak sobie z tym poradzić? Opcja jest taka sama. Zamykamy kranik, odpalamy pitbike'a i czasami od wstrząsów motorka, po prostu od pracy silnika, od tych drgań potrafi się ten pływak odwiesić. Potrafi się ten pływak odwiesić. Tak samo najlepiej jest tak ze trzy razy spróbować tej opcji, co wam mówiłem. Po prostu zamknąć kranik, wypalić całe paliwo z komory pływakowej i otworzyć kranik i sprawdzić, czy to pomogło. Czy dalej się leje, czy się nie leje wam z nadmiaru. Jak to nie pomoże? Jest jeszcze jedna opcja, troszeczkę bardziej drastyczna. Po prostu bierzecie jakiś śrubokręt lub drewienko i delikatnie, naprawdę delikatnie trzeba postukać po komorze pływakowej. Oczywiście mówię tutaj o sposobach takich ekstremalnych, że na przykład jesteście w lesie albo po prostu chcieliście się przejechać i nagle coś się stało, wywaliliście się na waszym picie. No i czasami wystarczy lekko popukać po komorze pływakowej. Naprawdę jak będziecie to tak z czuciem robić, to się nie powinno naprawdę nic stać. Nic się nie powinno stać. Jak to nie pomoże, no niestety trzeba ściągać gaźnik i sprawdzać, co tam się dzieje. Te dwie opcje to są najbardziej i najczęściej spotykane. Po prostu. Albo wam jakiś syfek podeszedł tutaj pod zaworek, albo się przywiesił pływak. Trzecia opcja. Trzecia opcja, dlaczego się wam może lać paliwo z nadmiaru, możecie mieć niedokręconą śrubkę tą tutaj na dole. Widzicie? Ta śrubka. Na przykład wam się poluzowała, albo czyściliście gaźnik, zapomnieliście jej dokręcić, albo ktoś wam tam coś grzebał przy motorku, ale to już jest taka najmniejsza opcja. Co tą śrubką się robi? Ta śrubeczka jest do przelewania gaźnika. Po prostu jak motorek dłużej stoi, to paliwo potrafi odparować i zostaje jakiś tam syf na dnie. Czasami też woda, bo woda się zawsze zbiera na dnie gaźnika. Czasami jak dłużej motorek stoi, zanim go zaczniecie odpalać, warto jest poluzować tą śrubkę i spuścić resztki paliwa z gaźnika. W tym wypadku jest to samo. Jest też ta śrubeczka, jak widzicie. O, praktycznie w każdym jednym gaźniku będzie takie samo rozwiązanie. Czyli jest tutaj śrubka na dole, którą jak poluzujecie, paliwo wam z komory pływakowej będzie spływać. Chyba że macie otwarty kranik, to będzie się lać cały czas, dopóki tej śrubki nie dokręcicie lub nie zakręcicie kranika.
Tym sposobem można też przepłukać sobie zaworek bez odpalania motorka. Po prostu poluzujecie tę śrubkę i świeże paliwo Wam przepłuka zaworek. Jak jest jakiś tam syfek, który mocno nie przylega do zaworka, to potrafi to paliwo go przepłukać i wyleje się nadmiarem. I wszystkie syfki, brudy, zanieczyszczenia, które były takie luźniejsze, oczywiście mówię o tych luźniejszych, i które były w komorze pływakowej. Kwestie czyszczenia i to wszystko, to już macie u mnie na kanale, jak wyczyścić gaźnik. Może nie jest to tak pokazane, nie wiadomo jak profesjonalnie, bo ja nigdy nie pokażełem tego profesjonalnie. Sama amatorka, jak zawsze u mnie na kanale wszystko. Ale mam nadzieję, że Wam pomogłem, że teraz mniej więcej dacie sobie radę bez rozbierania gaźnika, że czasami uda się Wam podratować gaźnik, zapobiec temu, że się Wam leje z tego wężyka. Bo nie, wierzcie mi, ja stosowałem to setki razy przy różnych motorkach, moich, nie moich. Jak komuś się z ekipy na przykład tak stało, to testowaliśmy tą opcję i naprawdę w wielkiej ilości przypadków zdawało to egzamin, nie wymagało potem rozbierania gaźnika, tak Wam powiem. Tak samo w tym ostatnim filmiku, do którego zachęcam, z przepalania 170. Jak możecie zobaczyć, też lało mi się paliwo z nadmiaru. Po prostu zamkłem kranik, odpaliłem, pochodził sobie pitbike trochę, otworzyłem kranik i problem rozwiązany. Nie demontowałem gaźnika, nie demontowałem gaźnika i nie było żadnych z tym problemów potem, nie? Ten problem może też Was spotkać zaraz po wyczyszczeniu, wydmuchaniu. Jak wyczyścicie dobrze gaźnik, wydmuchacie go, założycie do pitbike'a, otworzycie kranik i nagle ku Waszemu zaskoczeniu leje się Wam paliwo, plama pod pitem. Nie zawsze jest to spowodowane tym, że jest jakieś zabrudzenie w gaźniku. Czasami jest to właśnie spowodowane tym, że te wszystkie tutaj elementy są suche i po prostu ten pływak się przytnie. Przytnie się po prostu, bo tu jest wszystko na początku suche po czyszczeniu i po prostu to paliwo świeże nie wleje się aż tak szybko i to wszystko, żeby to nasmarowało i Wam się ten pływak przytnie. I w tym wypadku no nie wymaga to wyciąganiu drugi raz gaźnika i czyszczeniu go. Czasami właśnie jest dobrze skorzystać z mojej metody, po prostu zamknąć ten kranik, odpalić tego pita, niech se pochodzi trochę, otworzyć, sprawdzić czy się leje, potem czy się nie leje, jak się leje, zamknąć i powtórzyć tą czynność 3 razy, zanim zaczniecie dopiero, dojdziecie do, jak to nie pomoże po 3 razach, no to niestety już trzeba ściągać gaźnik i czyścić, patrzeć co jest przyczyną tego, że Wam się dalej leje. To ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, napiszcie na dole w komentarzu pod filmem. Jeśli nie i macie jakieś lepsze sposoby niż mój, możecie śmiało napisać. Pomożecie na pewno nie jednej z osób, które to oglądają, te wypociny moje. Więc cóż no. Ja się z Wami żegnam. Łapeczka w górę, jak się podobało. Łapeczka w dół, jak się nie podobało. Jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, to naprawdę pomaga. A ja, no jak to ja, no, lecę do pracy. Widzimy się niebawem, więc na razie, trzymajcie się, hej.